jedną z ważniejszych egzystencjalnych potrzeb człowieka jest pragnienie bycia zdrowym. Nikt z nas nie chce chorować. I to pragnienie jest szczególnie zauważalne wtedy, kiedy stajemy w obliczu jakiejś bardzo ciężkiej, nieuleczalnej choroby. Niegdyś taką chorobą był trąd. Dzisiaj mamy inne choroby, na przykład nowotwory złośliwe, liczne jakieś przewlekłe choroby serca. Niemniej kiedyś taką właśnie ciężką chorobą był trąd. I dzisiejsza liturgia słowa właśnie mówi nam o tym i już w pierwszym czytaniu w Księdze Kapłańskiej przedstawia nam przepisy prawa mojżeszowego w stosunku do osób właśnie chorych na trąd. Bardzo surowe przepisy prawa mojżeszowego. Czytamy w Księdze Kapłańskiej między innymi, że te osoby chore podczas trwania tej choroby, podczas trwania choroby trądu, były nieczyste. Miały mieszkać w odosobnieniu, a ich mieszkanie powinno znajdować się poza obozem. Bardzo surowy przepis, który miał na celu uchronić osoby zdrowe przed zakażeniem od tych osób chorych. I w końcu dzisiejsza Ewangelia, która przedstawia nam chorego na trąd, który pada na kolana przed Chrystusem i prosi Go, mówi do Niego: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I w tych słowach trędowatego, w tym pytaniu trędowatego, ujawniają się Jego dwie bardzo ważne cechy. Dwie bardzo ważne cechy, które też są ważne, konieczne w naszym życiu duchowym. Pierwsza cecha to odwaga. Zobaczmy, trędowaty ma odwagę, by wyjść z miejsca odosobnienia, z miejsca izolacji, łamie przepisy prawa po to, by spotkać się z Chrystusem. I druga ważna cecha to wiara trędowatego. On łamie te przepisy, spotyka się z Chrystusem po to, bo wierzy w Jego moc. Wierzy, że Chrystus ma moc, aby go uzdrowić. I Chrystus, widząc w nim tę wielką wiarę, uzdrawia go. Mówi na to jego pytanie: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Chrystus mówi: chcę. Dotyka go i mówi: chcę, bądź oczyszczony. I tak rzeczywiście się staje. Te słowa Chrystusa mają niezwykłą moc, są niezwykle skuteczne. Trędowaty zostaje oczyszczony i uzdrowiony. W dzisiejszym świecie wielu z nas jest dotkniętych również taką duchową chorobą trądu. Nawet możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy dotknięci taką duchową chorobą trądu, ponieważ nikt z nas nie jest wolny od grzechu. I tym, który może nas uleczyć, jest właśnie Jezus. I potrzeba nam zarówno wielkiej odwagi, by przyznać się do naszego grzechu, do naszych słabości, do naszych win, potrzeba ogromnej odwagi, by wyznać te nasze przewinienia, przyznać się do nich przed Bogiem, ale też potrzeba ogromnej wiary w to, że Jezus rzeczywiście może nas uleczyć, że On rzeczywiście może nas przybliżyć do Boga, że Jezus to jest ten, który oczyszcza nas z grzechów i który daje nam zbawienie. Zatem potrzeba w naszym życiu duchowym ogromnej odwagi i wiary. I pamiętajmy o tym, że Jezus jest nas w stanie obdarzyć swoją łaską i tą łaskę od Jezusa, od Boga, otrzymujemy zupełnie za darmo. Pan Bóg tą łaską obdarza nas ze swojej miłości. Ta łaska to jest Jego dar. I za ten Jego dar, za tą Jego łaskę, którą otrzymujemy za darmo, musimy być Jemu wdzięczni. Dlatego
nasze życie, wszystkie obszary naszego życia, to co robimy, to co czynimy, powinniśmy wypełniać ogromną wdzięcznością do Pana Boga za Jego łaskę, którą możemy otrzymać bezinteresownie, zupełnie za darmo, z Jego miłości. Zatem niech nasze życie właśnie będzie wypełnione takim dziękczynieniem dla Pana Boga za Jego miłość i za Jego łaskę, którą możemy otrzymać całkowicie, bezinteresownie, całkowicie za darmo. Serdecznie pozdrawiam i życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.